Moi drodzy, zbliża się święto świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Jesteśmy przyzwyczajeni, żeby o świętych mówić, że to są święci na nasze czasy, że są aktualni. Teresa w jaki sposób, jaki fragment jej życia, jej duchowości jest bardzo aktualny dla dzisiejszego świata i dla naszego miasta Łodzi. Czytając dzieje duszy, jej wspomnienia, chciałbym się zatrzymać na dwóch momentach. Dwóch momentach, które dla Teresy były bardzo ważne, a jednocześnie bardzo naturalne. To jej rodzina i wiara. Rodzina. Teresa ma ogromne szczęście urodzić się, żyć, dojrzewać we wspaniałej rodzinie. We wspaniałej rodzinie, która tak prawdę mówiąc miała wszelkie przesłanki do tego, żeby być chorą rodziną, żeby być rodziną z wieloma problemami. Bo pamiętajmy, jesteśmy w XIX-wiecznej Francji, w której jeszcze pozostają mocne elementy fraternité, égalité, liberté, które no niestety te idee zniszczyły i zrujnowały duszę rodziny francuskiej. Jesteśmy we Francji, która cierpi rany jansenizmu i człowiek czasami się zastanawia, co więcej zła i krzywdy rodzinie francuskiej zrobiło. Czy Robespierre i cała jego kompania, czy jansenizm, janseniusz i jego towarzystwo. Teresa rodzi się w takiej rodzinie, żyje w takiej rodzinie, ale ta rodzina jest zdrowa. Ta rodzina jest kochająca się, ta rodzina stwarza wspaniałe warunki rozwoju dla dziecka. Niestety bardzo szybko Teresa traci swoją matkę, obiera sobie wtedy za matkę Paulinę, jej najstarszą siostrę, ale i Paulina wstępuje do Karmelu. I od tego momentu Teresa wchodzi w trwający wiele lat duchowy kryzys. To fobia, strach, niepokój. Teresa, jak sama o sobie napisze, praktycznie więdnie. Nic nie pomaga. Nie pomagają modlitwy, nie pomagają ówczesne terapie, nie pomaga żadna pomoc. Aż pewnego dnia do Teresy uśmiecha się Maryja. Dwa słowa, jak Teresa to przeżyła. To ta figurka, którą, kochani, widzicie z tyłu. To kopia figurki Matki Bożej od uśmiechu, Matki Bożej uśmiechu. Kupił ją tato Teresy, Ludwik Martin, dla jeszcze jak był kawalerem. Trzymał ją przez całe lata w tak zwanym pawilion. Później przenieśli ją do Alençon po ślubie, a po śmierci zeli do Lisieux, do Buissonet, gdzie zamieszkali. Ta figura była centrum życia całej rodziny, szczególnie w miesiącu maju. Po wstąpieniu wszystkich sióstr do Karmelu i śmierci ojca, figura ta trafi do Karmelu w Lisieux i Teresa ostatnie swoje dni życia przeżyje właśnie przed tą figurą, bo figura zostanie wstawiona do infirmerii, do celi, w której Teresa chorowała. Posłuchajmy krótko, jak Teresa opisuje to wydarzenie, które miało miejsce paradoksalnie dla nas 13 maja 1800. 1883 roku. Przyjemność sprawiała mi praca dla Pauliny. Robiłam dla niej małe robótki z Brystolu, a moim największym zajęciem było robienie wianków ze stokrotek i niezapominajek dla Najświętszej Maryi Panny. Był piękny miesiąc maj, cała przyroda stroiła się w kwiaty i oddychała wesołością. Tylko kwiatuszek marniał i wydawał się już na zawsze zwiędnięty. A przecież miał przy sobie słońce nad słońcami. Słońcem tym była cudowna figura Najświętszej Maryi Panny.
która dwa razy przemówiła do mojej mamy. I często, bardzo często Kwiatuszek zwracał swoją koronę ku tej błogosławionej gwieździe. I Teresa kontynuuje. Trzeba było cudu. I to właśnie Matka Boska Zwycięska to zrobiła. Pewnej niedzieli, podczas nowenny mszy, Maria, jej siostra, wyszła do ogrodu, zostawiając mnie z Leonią, która czytała przy oknie. Po upływie kilku minut zaczęłam zupełnie cichutko wołać: mamo, mamo. Leonia, która była przyzwyczajona, że zawsze tak wołałam, nie zwróciła na mnie uwagi. Trwało to przez długi czas, więc zawołałam głośniej jeszcze. I wreszcie Maria wróciła, doskonale widziałam, jak wchodzi, ale nie mogłam powiedzieć, że ją poznaję i nadal wołałam coraz głośniej: mamo. Bardzo cierpiałam z powodu tej przymusowej i niewytłumaczalnej walki, a Maria być może cierpiała jeszcze bardziej niż ja. Po daremnych wysiłkach, żeby mi pokazać, że jest przy mnie, uklękła przy moim łóżku razem z Leonią i Celiną, a następnie, zwracając się do Najświętszej Maryi Panny i modląc się do niej z żarliwością matki, która prosi o życie dla swojego dziecka, Maria otrzymała to, czego pragnęłam. Nie znajdując żadnej pomocy na ziemi, biedna Tereska również zwróciła się do swojej matki w niebie. Prosiła ją z całego serca, żeby się wreszcie nad nią litowała. Nagle Najświętsza Maryja Panna wydała mi się piękna. Tak piękna, że nigdy nie widziałam nic równie pięknego. Jej twarz tchnęła dobrocią i niewypowiedzianą czułością. Ale to, co przeniknęło aż do głębi mojej duszy, to był zachwycający uśmiech Najświętszej Maryi Panny. Wtedy wszystkie moje cierpienia zniknęły. Dwie wielkie łzy wytryschły spod moich powiek i cicho potoczyły się po policzkach, ale były to łzy niezmąconej radości. Ach, pomyślałam, Najświętsza Maryja Panna uśmiechnęła się do mnie. Jakże jestem szczęśliwa, tak, ale nigdy nikomu o tym nie powiem, bo wtedy moje szczęście by zniknęło. Teresa od tego momentu cudownie jest uzdrowiona. Jak sama powie, mały kwiatuszek na nowo rozkwita. Ten największy ból, ta największa ciemność, ten ciężar duszy, którą to dziecko nosiło, znika raz na zawsze. Ale cierpienie wróci do życia Teresy, wróci na jej ścieżkę. Teresa dzięki rodzicom, dzięki rodzinie ma niezachwianą wiarę. Pisze w rękopisie dedykowanym dla matki Gonzagi, przeoryszy: cieszyłam się wiarą tak żywą, że myśl o niebie była całym moim szczęściem. Nie mogłam uwierzyć, że istnieją bezbożnicy nie mający wiary. Sądziłam, że przecząc istnieniu nieba, pięknego nieba, gdzie sam Bóg chciałby być ich wieczną nagrodą, mówią wbrew temu, co myślą. W tak radosnych dniach czasu wielkanocnego Jezus dał mi odczuć, że naprawdę istnieją dusze, które nie mają wiary, które przez nadużycie łask tracą ten cenny skarb, źródło jedynych i czystych, prawdziwych radości. Pozwolił, aby moją duszę ogarnęły najgęstsze ciemności i żeby myśl o niebie, tak dla mnie słodka, stała się już tylko przedmiotem walki i udręczenia. Teresa kontynuuje. Nie jest to historia wymyślona przez jakiegoś mieszkańca smutnego kraju, w którym jestem. Jest to rzeczywistość pewna,
gdyż król ojczyzny, w której świeci słońce, przybył żyć 33 lata w kraju ciemności. Niestety, ciemności wcale nie zrozumiały, że ten boski król jest światłością świata. Ale Panie, Twoje dziecko zrozumiało Twoje boskie światło. Przeprasza Ciebie za swoich braci. Zgadza się jeść tak długo, jak będziesz chciał, chleb boleści. I wcale nie chce przed dniem, który wyznaczysz, wstawać od tego stołu napełnionego goryczą, przy którym jedzą biedni grzesznicy. Pewnego dnia, kiedy pytano Matkę Teresę z Kalkuty, z kim bardziej się utożsamia, z Wielką Teresą czy z Małą Tereską z Lisieux. I Matka Teresa od razu, prawie krzycząc, powiedziała: oczywiście, że jestem Małą Teresą. Jest Małą Teresą nie dlatego, że była małym ołówkiem w ręku Pana Boga, ale w 59 roku w jednym z listów do swojego spowiednika pisze dokładnie te same słowa, które przed chwilą słyszeliśmy. Teresa nie chce wstawać od stołu grzeszników, od stołu, przy którym spożywa gorzki chleb grzechu, niewiary. Matka Teresa z Kalkuty powie: tylko jedno Cię proszę, Panie Jezu, nie śpiesz się zbytnio. Ja poczekam. Ja Cię nie czuję. Nie czuję niczego, nie widzę Cię. Ale odbierz mi zdolność obrażania Ciebie. Odbierz mi zdolność popełniania jakiegokolwiek grzechu. Nie chcę, żebyś widział, że się smucę. Dwie wielkie Teresy. Jak bardzo ważne jest to w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach niewiary, w dzisiejszych czasach, kiedy ludziom ciężko jest wierzyć, mówię: ale któż może mnie zrozumieć, że ja widzę tylko ciemność, że nie dotykam, nie czuję Boga, nie raduję się Bogiem. No właśnie, Teresa potrafi Cię zrozumieć. Teresa nie osądza, nie ocenia. Kiedyś się dziwiła, teraz się nie dziwi, słyszymy w rękopisie do Matki Gonzagi. Nie dziwi się, że są grzesznicy. Nie krytykuje, ale zasiada z nimi. Siada obok, tak jak Jezus u Mateusza i celników. Tak sobie myślę, moi drodzy, gdyby Jezus Mateusza po jego nawróceniu zaciągnął do synagogi, no to by zaciągnął tam tylko Mateusza. A poszedł do niego na fajny obiad. Pisze Łukasz i Marek, że to przyjęcie było bardzo wystawne i było tam wielu grzeszników i celników, którzy tam poczuli się kochani. Jezus tam nie głosił pobożnych kazań, po prostu był z nimi. Trochę jak święty Grzegorz Wielki w Księdze Reguły Pasterskiej mówi te niesamowite słowa, że czasami musi troszkę poluzować, musi troszkę zejść na poziom tych, z którymi rozmawia, bo gdyby był zbyt surowy, to by ich stracił i nigdy by ich nie doprowadził tam, gdzie pragnie. Patronem takiego prowadzenia, takiego nawracania, takiego duszpasterstwa zbuntowanych, niechcianych, tych wykluczonych, którzy się uważają, że są wykluczeni, a których może my, pobożni, rzeczywiście wykluczyliśmy, jest właśnie nasza święta Teresa.